Polskie Stronnictwo Ludowe znowu nabroiło, a konkretnie przewodniczący stronnictwa, wicepremier Janusz Piechociński, on podzielił Europę. Na pół tak podzielił. Uczestnicząc w spotkaniu przedwyborczym, pan Piechociński zachwalał PSL, wiadomo, ale najbardziej siebie. Wicepremier odniósł się do szczytu klimatycznego w Brukseli, podkreślając swoją doniosłą rolę. Rolę, o której by sam, gdyby sam nie powiedział, byśmy nie dostrzegli tej roli. Jak czegoś, co przechodzi, a tego nie ma. I szef PSL-u powiedział, dzisiaj pół Europy pyta, kim jest ten Piechociński, którym straszyła Ewa Kopacz, że nie może się zgodzić na to i na to, bo nie tylko polski, ale i europejski przemysł stanie okoniem. Widzicie, na włosku premiera Piechocińskiego zawisł okoniem przemysł polski i europejski i dyndał niebezpiecznie. Ale możemy odetchnąć z ulgą, przemysły poszły po rozum do głowy wicepremiera i zerwały okonia. Tym niemniej pół Europy pyta, kim jest Piechociński? Co on pali, co wącha? A drugie pół odpowiada, my też nie wiemy. Może to koszykarz albo aktor wschodzący, nie wiemy. Ale to musi być dobre, co bierze. Odpowiedzmy zatem połowie Europy, czyli 371 milionom 250 tysiącom zainteresowanych osób. Piechociński Janusz to ten mężczyzna, którego nie chciał pocałować Waldemar Pawlak. I z tego jest najbardziej znany. A co wziął? No, wziął stanowisko, a to strasznie kopie. Strasznie.